historia frytek, w jaki sposób powstały, kto je wymyślił. Chociaż ta historia frytek, można powiedzieć, chcą sobie ją przywłaszczyć Francuzi, to w rzeczywistości frytki pochodzą z Belgii. Tam już w 1680 roku jadano frytki, dokładnie to w mieście Dinant. To właśnie tam te frytki po prostu powstały. A skąd się wzięły frytki? Wtedy na terenie Belgii jadano smażone małe rybki. Po prostu obsmażano takie malutkie rybki i zjadano je w całości. Niestety w czasie zimy no, o ryby nie jest tak łatwo. Woda zamarza, trzeba się przebijać, tych ryb jest mniej. No i ktoś genialnie wpadł na pomysł, że przecież niedawno wprowadzono, a raczej sprowadzono z Ameryki takie coś jak ziemniaki. I że te ziemniaki pokrojone w słupki i osmażone w tłuszczu mogą być świetnym zamiennikiem takich rybek. Czymś, co ma bardzo dobry smak i zamiast biegać za tymi rybkami, starać się jakoś, to lepiej obrać tego ziemniaka, pokroić go i oczywiście obsmażyć. I w ten sposób powstały frytki. W 1857 roku powstała pierwsza taka budka z frytkami, a bardzo szybko rozpowszechniła się ona po całej Belgii. Taka, można powiedzieć, międzynarodowa kariera frytek nastąpiła w czasie, czy też po I wojnie światowej. Anglicy, którzy wspierali Belgów, poznali właśnie tamte frytki, bardzo im one posmakowały. Stamtąd też wzięła się nazwa, czyli French fries, czyli frytki francuskie. Skąd to się wzięło? Na terytorium Belgii językiem urzędowym był wtedy francuski. I angielscy żołnierze, kiedy byli koło budek belgijskich, gdzie podawano belgijskie frytki, słyszeli język francuski, no i tak już zostało i dlatego może właśnie ci Francuzi tak bardzo chcą sobie przypisać ten belgijski wynalazek, czyli frytki. Takie no w miarę zdrowe danie i wtedy jest to danie godne polecenia. Ja zawsze mówię, że ziemniaki to są warzywa, warzywa należy jeść w dużych ilościach, a przecież frytki to ziemniaki, czyli warzywa, czyli można je jeść. Dziękuję za uwagę, dziękuję za oceny, za komentarze, zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, na spojrzenie na inne materiały. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia ponownie.